W niedzielę dyżurny komendy otrzymał dość nietypowe zgłoszenie. Z jego treści wynikało, że do jednego z mieszkań, a dokładnie na strych tego mieszkania, które położone jest w Rykach, weszła jakaś nieuprawniona osoba i pozostawiła po sobie opakowania po papierosach. Początkowo właścicielka mieszkania podejrzewała, że te opakowania należą do jej męża, jednak po rozmowie z nim okazało się, że to nie on pozostawił te opakowania po papierosach na strychu. Przy czym dodatkowo oprócz tych pustych paczek papierosów znajdowała się tam materiałowa torba. I to już wskazywało na to, że w tym mieszkaniu pod jednym dachem najprawdopodobniej przebywała z nimi jeszcze jakaś inna nieuprawniona osoba. We wtorek policjant dzielnicowy, który wracał do domu po zakończonej służbie, zwrócił uwagę na mężczyznę, który szedł pieszo przez jedną z miejscowości w naszym powiecie. Dzielnicowy zwrócił uwagę na tego mężczyznę, ponieważ wygląd wskazywał i opis, który wcześniej został podany policjantowi przez innych funkcjonariuszy właśnie do tej sprawy, wskazywał, że mogła to być ta sama osoba. Dzielnicowy poinformował o tym fakcie dyżurnego, natomiast dyżurny na miejsce skierował policjantów już w służbie, którzy zatrzymali tego mężczyznę, doprowadzili go do naszych policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych. Był to 42-latek bez stałego miejsca zameldowania. Został on już przesłuchany, usłyszał zarzuty, przyznał się do zakłócenia miru domowego, natomiast tłumaczył swoje zachowanie tym, że nie miał gdzie przenocować, w związku z tym skorzystał z okazji, wszedł do mieszkania, które nie było zamknięte.